Cześć! Dzisiaj kolejny top, a więc zbiór najlepszych, najgorszych, ulubionych i wręcz przeciwnie piłkarzy, trenerów i spotkań. Tym razem zajmiemy się Barceloną. Przyznam się wam, że to był chyba najtrudniejszy do ogarnięcia do tej pory materiał. W wielu kategoriach podjąć decyzję było ciężej niż zmusić Bale'a do podania. Wszystko przez wzgląd na ogrom kandydat. Ostatecznie jednak udało się, ale to mało istotne. Istotne jest to, że w związku z tym, że bardzo mi daleko do określania siebie mianem fana Blaugrany, dla zrównoważenia moich śmietankowych wyborów o podanie swoich typów w każdej z kategorii poprosiłem dwójkę osób, którym zdecydowanie bliżej do klubu z Katalonii. Pierwszą z nich jest, jak sama życzy sobie siebie tytułować, Karolex, która zajmuje się montażem i kręceniem odcinków tytułowej serii na tym kanale. Serii, która za jakiś czas wróci. Przy okazji warto też nadmienić, że jest to osoba, która ma życie i ogląda dużo mniej piłki ode mnie i pewnie większości z was. Wesołą ekipę uzupełnia Disblaster, który odpowiedzialny jest za kanał Futrol, który jeszcze jakiś czas temu znaliście jako hala dzieci. Tradycyjnie już dodam, że każdy z nas swoje typy wskazywało na podstawie autopsji, nie zaś kopania w archiwach. Krojfa nie będzie. Jedziemy. Ulubiony piłkarz. Duża sympatia, jaką wypracował sobie u mnie Kleifert bramką w finale Ligi Mistrzów w 1995 roku, nigdy nie wygasła i lubiący imprezy Holender jest moim ulubionym graczem w historii Blaugrany. Przedstawicielka płci nadobnej, od kiedy tylko pamiętam, wzdychała do pewnego bladego piłkarza drugiej linii, a połowa pierwszej połowy, co powinniście przewidzieć, wskazała Puyola. Najmniej lubiany piłkarz. Chyba najczęściej proszony o zmianę fryzury polski youtuber, kolejny raz był przewidywalny i wybrał Luisa Figo. Mnie zawsze irytował krzykliwy Lucho, a ta, której co tłusty czwartek życzę, żeby poszło w cycki, postawiła na Piqué, który zawsze jej się, z jakiegoś powodu, kojarzył z Yeti. Najlepszy piłkarz. Messi. Najgorszy piłkarz. Samce postanowiły nawiązać do ciemnych wieków w bramce Blaugrany. Ja uznałem, że swoimi wybrykami najbardziej zaimponował mi Dutruel, robiący w maksymalnie 2 godziny skróty La Liga wybrał Bonano, a potomkini Ewy coś się uparła na tego biednego Piqueya. Zazdrosna o Shakirę? Najbardziej przeceniany piłkarz. Okej, tutaj okazało się, że w prowadzeniu kanału pomaga mi hipsterka. Trudno mi bowiem inaczej tłumaczyć wskazanie Messiego. Tak na serio, to chyba chodzi o to, że są tacy, którzy uważają, że otaczająca Leo otoczka Boga jest przesadzona. Ja natomiast nie przypominam sobie jednego sensownego powodu, dla którego wielkie nadzieje wiązano, a może ktoś jeszcze wiąże, z Montoją. Dis wybrał Bojana, za którym nikt nie tęskni, nawet w Ajaxie. Najbardziej niedoceniany piłkarz. Zaczyna być zabawnie, bo uznałem, że dla mnie jest to Bonano. Twierdzę, że bardzo nieuczciwym jest wrzucanie go do jednego wora z Hespami, Dutruelami czy Arnałami i że był to najsolidniejszy z golkiperów katalońskiego klubu w latach, w których z obsadą tej pozycji było bardzo kiepsko. To nie był jakiś wybitny bramkarz, ale umieszczanie go w listach najgorszych transferów w historii Barcelony, najsłabszych zawodników i tak dalej, budzi we mnie po prostu sprzeciw. Sprzeciwu natomiast nie wywołują we mnie typy moich gości, czyli Karolexowy Mascherano i Disblasterowy Silvinho. Najlepszy transfer do klubu. Tutaj zgadzam się z największym wśród fanów Barcelony miłośnikiem koni. Zakup Ronaldinho to początek nowej ery w historii Barcelony i odzyskanie po nieco chudszym okresie statusu absolutnego giganta europejskiej piłki. Prosty wybór, który łatwo zrozumieć, zwłaszcza jeżeli zestawi się to z faktem, że bardzo podobne pieniądze kosztowali Saviola czy Czygryński. Trudniej natomiast jest mi pojąć pomysł, żeby wskazać Neymara. Po godzinach rozmyślań dochodzę do wniosku, że chodziło o walor humorystyczny związany z całym cyrkiem wokół tej transakcji, obecność w mediach i tak dalej. W dalszej perspektywie pozbycie się Rossella i Bartomeu. Najgorszy transfer do klubu. Kolejna kategoria z mnóstwem bardzo, ale to bardzo mocnych kandydatur. Ostatecznie nie załapały się Chleby, Christian Vale i Fermaleny, choć mogły. Dla rzucającej we mnie piłką wizjonerskie kreacje modowe to za mało, by uchronić od wyboru Songa. Dla mnie największym nieporozumieniem był Geovani, a dla sensei piłkarskiego dubbingu jest to Keirison, którego śmiało można nazwać kompromitacją klubu, również wizerunkową. Najlepszy transfer z klubu. Kupić bardzo drogo piłkarza, który zupełnie nie pasował do ekipy i po jednym bardzo słabym sezonie sprzedać go z bardzo małą stratą? Dla mnie to dobry materiał na najlepszą sprzedaż w historii klubu.
I tak było z Petitem. Pozbyć się piłkarza, którego dłuższa obecność w klubie groziłaby anihilacją całej szatni? Brzmi jak dobry pomysł. Stąd też wskazanie przez Karolexa pewnego popularnego złodzieja rowerów. Pozbyć się możliwie szybko pomyłki transferowej, której wartość w kolejnych latach leciała już tylko na łeb na szyję? Też rozsądne. Stąd szacowne grono uzupełnia Szygra. Najgorszy transfer z klubu. No cóż, totalnie nie zgadzam się z tym, że sprzedaż Ibry była dobra. Przynajmniej nie w ten sposób. Dla mnie to była koszmarnie zła transakcja. Sprzedany za ułamek wartości po rozegraniu bardzo dobrego sezonu, wygraniu klubowi Grand Derby i zdobyciu mistrzostwa. Nawet jeżeli musiał odejść, to tragicznie źle to rozwiązano. Fani Barcelony stwierdzili natomiast, że dalej nie mogą pogodzić się z kompromitującą wręcz niekompetencją, która sprawiła, że Thiago jest teraz piłkarzem Bayernu. Ulubiony trener. Zchillowany Holender, który pomógł Ajaxowi zdobyć ostatnie międzynarodowe trofeum, a do tego dalej sympatyczny na ławce Blaugrany. Nie mogłem nie wybrać Rijkaarda. Tak samo jak Karolex nie mogła nie wybrać autora jej najpiękniejszych piłkarskich wspomnień, Pepa. Zdecydować się za to nie mógł posiadacz nie do końca niezawodnej piły łańcuchowej i ostatecznie postawił na... Frepa? Najmniej lubiany trener. Tutaj Diz już całkiem nie wiedział co wybrać i... nie wybrał nikogo. Ja kolejny raz wskazuję na Lucho, który może i bawi mnie swoją transformacją z boiskowego zadziory w trenerską przeciwność kogoś takiego, ale i tak mnie wkurza. Największymi cojones wykazała się natomiast osoba, która jako ostatnia powinna móc to zrobić. Trudno mi na... Cześć! Dzisiaj kolejny top, a więc zbiór najlepszych, najgorszych, ulubionych i wręcz przeciwnie piłkarzy, trenerów i spotkań. Tym razem zajmiemy się Barceloną. Przyznam się wam, że to był chyba najtrudniejszy do ogarnięcia do tej pory materiał. W wielu kategoriach podjąć decyzję było ciężej niż zmusić Bale'a do podania. Wszystko przez wzgląd na ogrom kandydat. Ostatecznie jednak udało się, ale to mało istotne. Istotne jest to, że w związku z tym, że bardzo mi daleko do określania siebie mianem fana Blaugrany, dla zrównoważenia moich śmietankowych wyborów, o podanie swoich typów w każdej z kategorii, poprosiłem dwójkę osób, którym zdecydowanie bliżej do klubu z Katalonii. Pierwszą z nich jest, jak sama życzy sobie siebie tytułować, Karolex, która zajmuje się montażem i kręceniem odcinków tytułowej serii na tym kanale. Serii, która za jakiś czas wróci. Przy okazji warto też nadmienić, że jest to osoba, która ma życie i ogląda dużo mniej piłki ode mnie i pewnie większości z was. Wesołą ekipę uzupełnia Diz Blaster, który odpowiedzialny jest za kanał Futrol, który jeszcze jakiś czas temu znaliście jako hala dzieci. Tradycyjnie już dodam, że każdy z nas swoje typy wskazywało na podstawie autopsji, nie zaś kopania w archiwach. Krojfa nie będzie. Jedziemy. Ulubiony piłkarz. Duża sympatia, jaką wypracował sobie u mnie Kleifert bramką w finale Ligi Mistrzów w 1995 roku, nigdy nie wygasła i lubiący imprezy Holender jest moim ulubionym graczem w historii Blaugrany. Przedstawicielka płci nadobnej, od kiedy tylko pamiętam, wzdychała do pewnego bladego piłkarza drugiej linii, a połowa pierwszej połowy, co powinniście przewidzieć, wskazała Puyola. Najmniej lubiany piłkarz. Chyba najczęściej proszony o zmianę fryzury polski youtuber, kolejny raz był przewidywalny i wybrał Luisa Figo. Mnie zawsze irytował krzykliwy Lucho, a ta, której co tłusty czwartek życzę, żeby poszło w cycki, postawiła na Piqué, który zawsze jej się, z jakiegoś powodu, kojarzył z Yeti. Cześć! Dzisiaj kolejny top, a więc zbiór najlepszych, najgorszych, ulubionych i wręcz przeciwnie piłkarzy, trenerów i spotkań. Tym razem zajmiemy się Barceloną. Przyznam się wam, że to był chyba najtrudniejszy do ogarnięcia do tej pory materiał. W wielu kategoriach podjąć decyzję było ciężej niż zmusić Bale'a do podania. Wszystko przez wzgląd na ogrom kandydat. Ostatecznie jednak udało się, ale to mało istotne. Istotne jest to, że w związku z tym, że bardzo mi daleko do określania siebie mianem fana Blaugrany, dla zrównoważenia moich śmietankowych wyborów, o podanie swoich typów w każdej z kategorii, poprosiłem dwójkę osób, którym zdecydowanie bliżej do klubu z Katalonii. Pierwszą z nich jest, jak sama życzy sobie siebie tytułować, Karolex, która zajmuje się montażem i kręceniem odcinków tytułowej serii na tym kanale. Serii, która za jakiś czas wróci. Przy okazji warto też nadmienić, że jest to osoba, która ma życie i ogląda dużo mniej piłki ode mnie i pewnie większości.